motherfucker. What's up, nigga? Gangsta rap, nigga. Nigga. Nigga, 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 nigga. I'm 100% nigga. Nigga, 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 nigga. I'm 200% nigga. Nigga, 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 nigga. Why do police hate niggas? Nigga, 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 nigga. Czołem, czołem, Kromka z Rosołem. Witajcie, moi mili, w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj coś, czego bym się po sobie sam nie spodziewał i czego wy byście się pewnie też nie spodziewali w momencie, kiedy gracie w Battlefield 4, tym bardziej na konsoli PlayStation 4. Moi drodzy, alleluja. Oto zapora na Lakongu. Zapora na Lakongu, a raczej runda, którą da się pokazać, bo płynnie chodzi mi obraz, tak, a nie zacina co 3 sekundy. To jest jedna z tych rund, o których kiedyś wam opowiadałem, że z Bartasem razem lataliśmy i w zasadzie to jest dla was też poniekąd taka ciekawostka, moi drodzy, bo to jest, można by powiedzieć, pierwsze pełnoprawne latanie w moim wykonaniu na tej mapie, w sensie bez żadnych ścin, bez wychodzenia po jednej minucie, bo po prostu nie dało się nic latać. Także będziecie mogli okazję też sobie zobaczyć, jak wygląda proces uczenia się mapy przeze mnie, tak, bo zanim ja na przykład te poradniki dla was robię, staram się wam pokazać najlepsze rzeczy, najfajniejsze rzeczy, to na każdej mapie, to jednak swoje muszę na mapie przelatać, tak, i tak to właśnie działa. Także gameplay będzie sobie leciał w tle. Specjalnie nic tutaj nie będę się na razie przynajmniej odnośnie niego odzywał. Może później coś uda mi się na ten temat powiedzieć. W każdym bądź razie, dzisiaj chciałbym porozmawiać sobie troszkę z wami o PlayStation 4 i o moich doświadczeniach. Tak jak robiłem już materiał z Battlefield 4 swojego czasu, ostatni to był chyba materiał, z tego co pamiętam, to opowiadałem w nim o tych rzeczach, które mi się w Battlefield 4 nie podobają. Mimo że jest już ponad miesiąc od premiery. Postanowiłem, że zrobię bardzo podobny odcinek odnośnie PlayStation 4. Pewnie wielu z was jeszcze nie zdecydowało się na zakup nowej generacji. Wielu z was pewnie jeszcze przez bardzo długi czas nie kupi nowej generacji. Nie będę tutaj się rozwodził w tym materiale o tym, czy warto kupować nową generację, czy nie warto. Myślę, że to powinna być tak bardziej indywidualna decyzja każdego z nas, wynikająca z tego, czego oczekujemy od nowej generacji, jakie wiążemy z nią nadzieje, jakie mamy też zasoby portfela, czy jesteśmy narwani, tak jak ja na przykład, czy nie. W każdym bądź razie opowiem wam, co to z tym moim PlayStation 4 jest, jak to działa, czy faktycznie mam wymienianą konsolę po raz trzeci, bo i taką prywatną wiadomość kiedyś dostałem, że na pewno mi się konsola zepsuła, tylko nie chcę powiedzieć, bo wszystkie konsole z pierwszego sortu się psują. Takie właśnie dostałem, jedną taką wiadomość, pozdrawiam osobę, która tak napisała. Nieźle się uśmiałem przy tym. W każdym bądź razie, słuchajcie, rzecz, może tak, zaczniemy sobie od początku w sumie, no bo tak powinniśmy zacząć. Rzeczy, które są nie tak, jak być powinny, tak? I proszę mnie tutaj nie osądzać o to, że jestem niecierpliwy, bo miesiąc czasu i tak dalej. Na pewno wiele z was, zresztą pytacie się sami, jak to z tym PlayStation jest, czy się psuje, czy się nie psuje. Wiele znaków na niebie i ziemi i generalnie dużo ludzi ma pecha, bo PlayStation 4 faktycznie sprawiało im problemy. Czy to niedziałający porty HDMI, czy to niemożność zainstalowania oprogramowania, czy to ten słynny już, no słynny, może nie tak słynny jak w przypadku Xboxa 360, ten pierścień śmierci, tutaj jest pasek śmierci, ale też takie niestety rzeczy się zdarzały. I powiem wam tak, jeśli chodzi o porty HDMI, nie miałem żadnych problemów z nimi w ogóle. Jedyny mój problem wynikał z faktu mojej nieudolności w podłączeniu Elgato do konwertera i po prostu nie miałem obrazu na telewizorze, ale to wszystko znikło w momencie, kiedy przełączyłem sobie rozdzielczość na 1080i, a nie na 1080p, ponieważ mój telewizor nie obsługuje rozdzielczości 1080p. To jest wszystko, jeśli chodzi o kwestie wideo. I teraz zaczynają się delikatne, nie problemy, nie schody, ale niedogodności, które na pewno
wydaje mi się, zostaną naprawione. I to nie jest kwestia, wydaje mi się, konsoli jako takiej, że została kupiona w pierwszym rzucie tych konsol, tylko ogólnie oprogramowania, które jeszcze cierpi jakieś tam swoje bolączki i jak do tej pory ostatnia aktualizacja oprogramowania była, kurde, kiedy ona była? Przed świętami? Już sam nie pamiętam dokładnie, ale troszkę czasu od tego momentu minęło. Zatem, moi drodzy, co jest denerwujące? Denerwujący jest fakt, że w przypadku, kiedy ja mam 140 znajomych, nie wiem w ogóle, czy tutaj z nami mają cokolwiek do gadania, ich ilość, ale konsola momentami potrafi się ładnie zawiesić w momencie, kiedy próbujemy swoją listę znajomych wczytać. Nie mówię tu o zawieszeniu całej konsoli, tylko po prostu mamy kółeczko takie, które sobie tak biega wokoło, wiecie, jak się na przykład ładuje film na YouTubie, coś podobnego. I w tym momencie po prostu, jeśli chcemy zaprosić jakiegoś naszego znajomego do imprezy, to nie możemy tego zrobić, bo po prostu nie wyświetlają się nam znajomi. I trzeba próbować 2-3 razy tak zrobić, ewentualnie troszkę odczekać. To jest pierwsza upierdliwa rzecz, bo w przypadku Xboxa 360 działało to płynnie, nawet jak się miało tych 100 znajomych. Ja mam teraz 140, może to wynika z tego faktu, nie wiem, ja tylko wam mówię, co zauważam. Dobrze. Kolejną rzeczą, która jest też troszkę taka, you know, nie powinno jej być, powinna być naprawiona w przyszłości, to jest taka opcja, że w momencie, kiedy mamy na przykład 4 zaproszenia do znajomych, nawet jedno zaproszenie do znajomych, to bardzo często niestety jest problem z tym, żeby to zaproszenie zaakceptować. Już bardzo często miałem sytuację, w której ktoś z was, z moich widzów, czy to na live, nawet gadaliśmy, Kliczko jest teraz najlepszym przykładem, pozdrawiam przy okazji, który wysłał mi zaproszenia chyba 2-3 razy i ja te zaproszenia akceptowałem, a te zaproszenia nie były uznawane przez PlayStation, tak? Trzeba było to robić jakoś 2 razy, ja potem się zorientowałem, że musiałem poczekać, aż w ogóle dostanę informację, że zaakceptowałem nowego znajomego. I to sprawia momentami pewne problemy. Kolejną rzeczą związaną z szybkością działania interfejsu, bo jeśli chodzi o sam interfejs, to naprawdę nie mam nic do powiedzenia złego na ten temat. Interfejs działa szybko. Właśnie w tych, poza tymi przypadkami, które wam tutaj mówię, w tych wypadkach niestety interfejs potrafi się troszkę zadławić. Aczkolwiek, tak jak mówię, to nie jest żaden powód do niesamowitego hejtowania konsoli, czy mówienia, która jest lepsza, która gorsza, tylko po prostu tak to niestety na razie jest. Jest, moi drodzy, motyw z dołączaniem do imprez innych naszych znajomych, czy też ogólnie akceptowanie zaproszeń, jak już powiedziałem, akceptowanie zaproszeń do imprez, akceptowanie zaproszeń różnego innego rodzaju, ponieważ wyskakują magiczne błędy typu NW bla bla bla, typu E bla bla bla, typu A, O coś tam, coś tam. Także to są w sumie chyba największe bolączki jak na razie tego wszystkiego, co tutaj wam chciałbym powiedzieć na temat ogólnego działania interfejsu konsoli. Z tego, co się orientowałem i na moje oko w sumie, PlayStation Store również powinien być troszeczkę bardziej, może inaczej, powinniśmy mieć większą możliwość definiowania, sortowania naszego, jak chcemy wyszukiwać gry. Bo na przykład jak ostatnio chciałem szukać sobie gry Don't Starve w najnowszym wydaniu, to nie mogłem tego za bardzo zrobić. Oczywiście miałem opcje filtrowania takie jak sortuj po dacie, sortuj po tytułach, nawet można sobie wpisać nazwę, ale brakuje mi na przykład czegoś takiego jak sortowanie po nowościach, tak? Oczywiście jest coś takiego jak ostatnie 7 dni, jest taka opcja filtrowania, ale chciałbym na przykład uniknąć w tej zakładce, jak mam ostatnie 7 dni, dodatków typu 11 zł do Just Dance'a czy innego tanecznego produktu, których jest po prostu zatrważająca ilość. No i troszkę się robi bałagan, ale wydaje mi się, mam nadzieję, że to się zmieni. No i oczywiście największa wada, jak dla mnie na razie, to niestety niemożność podgłośnienia sobie imprezy w słuchawkach. Jako że mam moje magiczne Tritony, które bardzo mi się podobają, wszystko jest w porządku, nie mam z nimi żadnego problemu. Ostatnio robiłem live'a na Xboxie, działały wyśmienicie, mówię tutaj o głośności imprezy. To niestety w PlayStation 4 na razie się to nie zmienia. Mam nadzieję, że w końcu kiedyś ten czat wyjdzie. Boże, czat, patch. I tak samo mam nadzieję, że zniosą HDCP. W końcu, bo już troszkę na to czekamy. Mam nadzieję, że Sony jednak tutaj
nam nic, żadnego małego kłamstewka nie dała. Także moi mili, to wszystko na dzisiaj. Tak pokrótce chciałem wam troszkę opowiedzieć. Zapora na Lakongu, jak widzicie, jaka jest, każdy widzi. Ha, ha, ha. Lata się na niej, moi drodzy, najmniej przyjemnie ze wszystkich mapek dla mnie. Jest to najtrudniejsza mapa do latania, ale więcej o tym będę mówił w poradniku, który z zapory nieprędko się pojawi z ilości na brak materiałów wynikających z notorycznych lagów. Także pamiętajcie, kromka lata, kromka radzie, kromka nigdy was nie zdradzi. Ja was zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania. Pamiętajcie, że ostatnio był live z Battlefielda 3 z Rocketem, który jest wrzucony na drugi kanał, także zapraszam was serdecznie do obejrzenia, a teraz do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, pa pa! Są świadkami właśnie, że tak było. Zobaczyć mnie zdenerwowanego w grze, no to jest naprawdę niezły wyczyn. Tutaj hello everybody.